Adwent, dzień 21. Tytuł: prezenty dopaminowe. Nowy trend objął też tradycje świąteczne. Autorka: Izabela Połbkow. Źródło: rp.pl. Publikacja: 15 grudnia 2022 roku. Narracja: Fonoteka Sobieskiego. Tekst: wesołych świąt i jeszcze weselszych prezentów, tak mogłyby w skrócie brzmieć tegoroczne życzenia. Na fali ostatnich trendów w modzie, jubilerstwie i aranżacjach wnętrz można przypuszczać, że pod choinką znajdziemy tym razem sporo dopaminowych prezentów. Czym wyróżniają się takie prezenty? Wymarzone prezenty. Takie, które poprawiają nastrój. W obecnych czasach skurczyła się liczba dziedzin naszego życia, które autentycznie by nas cieszyły. Tym bardziej pragniemy, aby jak najweselsze były nie tylko zbliżające się święta, ale również cały przyszły rok. Jak to osiągnąć? Na przykład otaczając się odpowiednimi przedmiotami. Nasze pragnienie znalezienia pod choinką czegoś, co poprawi nam nastrój, z pewnością miał wpływ jeden z najsilniejszych trendów ostatnich sezonów. Chodzi o tak zwaną modę dopaminową, która przenikła również do innych dziedzin, przede wszystkim do designu. Modę dopaminową wyznacza kolor, blask i nieskrępowana fantazja w łączeniu poszczególnych elementów garderoby. Mocne, świeże odcienie, lśniące materiały i aplikacje, a do tego wyrazista biżuteria w duchu maksymalizmu, to wszystko znajduje się w szafach miłośników mody dopaminowej. Na tej kanwie maksymalizm z dużą dawką dopaminy przeniknął również do sfery aranżacji wnętrz. Rolą kolorów ścian, dywanów i wszelkich możliwych dekoracji jest poprawianie nastroju ich właściciela. Taka tendencja urosła do rangi osobnego, pełnoprawnego trendu wśród projektantów wnętrz. Wpisuje się w niego zresztą szereg innych wnętrzarskich mikrotrendów, które narodziły się w domach samych użytkowników, którzy dzielili się swoimi pomysłami w mediach społecznościowych. Chodzi na przykład o nostalgiczne powroty do stylu minionych epok, zapełnianie swoich pokojów pamiątkami czy dekoracjami o miłych dla oka, organicznych kształtach. Czym jest dopaminowa moda i dopaminowe wnętrza? Tak zwane dopaminowe prezenty platforma sprzedażowa Etsy określiła jako jeden z najważniejszych bożonarodzeniowych trendów. Swoje prognozy analitycy Etsy oparli o frazy szukane przez użytkowników od marca do sierpnia 2022 roku. Jeżeli chodzi o mocne kolory w modzie, to rok 2022 zdecydowanie należał do intensywnego odcienia różu. Frazy gorący róż szukało w badanym okresie 34% więcej użytkowników, niż w tym samym czasie rok wcześniej. Bardzo modne są też perły, co widać w 44% wzroście zainteresowania ozdobionych perłami butów i torebek. Nasze preferencje podobnie wyglądają w przypadku akcesoriów do domu. Chcemy, aby one również wprawiały nas w pozytywny, by nie powiedzieć imprezowy nastrój. Gigantyczny wzrost zainteresowania zaliczyła lustrzana kula dyskotekowa, poszukiwało jej aż o 346% więcej użytkowników. Z kolei o 86% wzrosło zainteresowanie kolorowymi ozdobami na ścianę. Szalenie popularna jest też biofilia, liczba osób poszukujących dekoracji nawiązujących do natury wzrosła na Etsy o 118%. Popularnością cieszą się również akcesoria vintage, szukało ich o 26% więcej użytkowników, niż rok temu. Przykładowo, za kuchennymi miskami w stylu vintage rozglądało się o 85% użytkowników więcej. Nostalgia udziela się również w kontekście świąt, wiele osób wydobywa właśnie z najgłębszych szafek stare ozdoby świąteczne, aby zaaranżować je na nowo. Można też przypuszczać, że tegoroczne święta będą wyjątkowo kolorowe, w mediach społecznościowych furorę robią różowe choinki. Analitycy Etsy zauważyli ponadto 24% wzrost zainteresowania kolorowymi wieńcami na drzwi, nie zaś tymi klasycznie zielonymi. Jak się film spodobał, to chciałbym, żebyście zasubskrybowali kanał i podzielili się filmem z przyjaciółmi.